Witam w kolejnym odcinku Poker Bytes. Poker Bytes to krótkie filmiki, w których profesjonaliści pokazują Ci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dzisiaj jest z nami członek teamu online Tyler Frosty 012 Frost i gra na stawkach $2 przy pełnym stole na PokerStars. Ma 10-9 karo, to dobra ręka, żeby zmiksować trochę swoją grę i otwiera z nią przebicie. Cutoff sprawdza nasze przebicie za $5, tak samo jak baton mała i duża ciemna, ale w porządku, ponieważ nasza ręka gra świetnie w wieloosobowej puli. Na flopie wypada dziesiątka kier, dziesiątka tref i trójka pik. Gracz numer 6 stawia $12, robi się ciekawie. Dostaliśmy niezły flop, trafiliśmy trójkę. Pamiętam, że gracz numer 6 jest regularnym graczem, ale nie pamiętam, kim jest dokładnie. Postanowi postawić za około połowę puli. Gracz numer 7 spasuje i przyjdzie nasza kolejna podjęcie decyzji. Musimy naprawdę zastanowić się nad tym, z czym stawia gracz numer 6. Biorąc pod uwagę fakt, że stawia do 5 graczy, to prawie nigdy nie będzie miał kompletnego powietrza, jak as 6 karo czy coś podobnego. Więc myślę, że jego zakres będzie wyglądał mniej więcej tak. Część dla wartości to ręce, z którymi z chęcią wejdzie z nami za wszystko w tym momencie, to coś takiego jak dziesiątka i para trójek na ręku. I potem mamy drugą część, czyli blefy, które bym praktycznie kompletnie wykluczał, biorąc pod uwagę, że w puli jest 5 graczy. Ale niektóre blefy wyglądałyby mi na backdory, w zasadzie ręce, które nie są wystarczająco silne, żeby poczekać i sprawdzić. I trochę za bardzo ryzykowne byłoby wykonanie check raise'u. Takie ręce jak 8-9 pik albo dama walet i król walet kier miałyby jakiś sens. I byłaby jeszcze część jego zakresu, która chce postawić z kilku powodów. Takie ręce jak para siódemek czy ósemek na ręku. Te ręce w pierwszej kolejności stawiałyby dla ochrony, ponieważ prawdopodobnie ma w tej chwili najlepszy układ, ale na turnie czy riverze może się to z łatwością zmienić. Ale również mógłby stawiać do mnie jako blef, ponieważ jest wielce nieprawdopodobne, że jeśli sprawdzę ten zakład, to będę miał rękę, która jest gorsza niż to. Ale może w zasadzie stawiać do mnie jako blef dla wartości, zakładając, że jest za mną przynajmniej jeden gorszy gracz, który będzie wykonywał ruch. Powiedzmy, że gracz numer 4 jest słabym graczem. Może sprawdzić ze słabszymi parami na ręku albo z overkartami jak król dama off. Więc ten zakład może być dla ochrony, może to być blef i może być dla wartości przeciwko słabszym graczom. I gdy weźmiemy pod uwagę ten zakres, to nie sądzę, że powinienem przebijać ze swoją ręką, mimo że wygląda dość silnie. Po pierwsze, radzimy sobie beznadziejnie przeciwko prawdziwemu zakresowi dla wartości gracza numer 6. Jeśli ma jakąś dziesiątkę, wtedy prawie zawsze będzie miał lepszego kickera niż my. Jest mało prawdopodobne, że sprawdzi z taką ręką jak 10-6 suited. Myślę, że mógłby mieć 10-8, ale nic bardziej rozłączonego niż to i prawdopodobnie i tak spasowałby to preflop. Więc jego dziesiątka jest lepsza niż moja, a jeśli ma parę trójek na ręku, to nasze szanse są marne. Nie oznacza to, że zawsze będziemy tu w tyle, ale jeśli pieniądze zaczną wędrować do puli, to nie będzie szło nam za wspaniale. Więc następnie rozważamy jego zakres blefów i część zakresu, z którym chciałby stawiać i wszystkie te ręce mają w najlepszym wypadku dwa auty, albo muszą trafić runner-runner, żeby nas pobić. Więc nie musimy za bardzo chronić naszej ręki. I biorąc pod uwagę fakt, że wygląda na to, że został przynajmniej jeden słabszy gracz wykonujący ruch po mnie, to o wiele bardziej wolę tylko sprawdzić, żeby sprowokować sprawdzenie z tymi rękoma, o których wspominałem, jak średnie pary na ręku i overkarty, z rękoma, które mają bardzo niskie equity przeciwko mojej ręce. Prawdopodobnie więcej wartości jest w oczekiwaniu na wyciągnięcie większej wartości od słabszych graczy niż walka z regularnym graczem. Moim zdaniem to oczywiste sprawdzenie. To wygląda na bardzo dobrą sytuację, ale szczerze, jeśli koleś stawia do 5 graczy, to myślę, że powinniśmy zacząć się martwić o to, że nasza ręka może nie być najlepsza. Nie posuwałbym się aż tak daleko, żeby od razu pasować z trójką, ale nasza ręka nadaje się w zasadzie do złapania blefu. Nie chciałbym widzieć, jak do puli wędruje więcej pieniędzy. Myślę, że w najlepszym przypadku sprawdzimy, nie uzyskamy żadnej akcji, dojdziemy do showdownu i wygramy.
Sprawdzamy, kolejny gracz sprawdza, a nie ma aż tylu dziesiątek w talii. Myślę, że sprawdzający musiałby być szalony, żeby sprawdzić nie mając dziesiątki i prawdopodobnie ma lepszego kickera niż dziewiątka. Myślę, że nasza ręka jest już martwa. Jeśli napotkałbym się na jakąś dalszą akcję, to kończę. Biorąc pod uwagę, że mamy dziesiątkę i sprawdzający również ma prawdopodobnie dziesiątkę, to myślę, że stawiający najprawdopodobniej blefuje albo ma nawet parę trójek na ręku. Ciekawe, co wydarzy się na ternie. Wow, trafiliśmy na flopie trójkę, ale Tyler i Ike nie są aż tak zadowoleni. Z dwoma przeciwnikami nie chcemy zobaczyć, że do puli wędruje więcej pieniędzy, ponieważ flop jest zbyt suchy, co oznacza, że nie ma wielu możliwości drawów czy innych rąk, które pobijamy. Zobaczmy, co wydarzy się na ternie. Dobra, na ternie mamy czwórkę i przeciwnik stawia prawie za wysokość puli. Wow. Gracz numer 6 reprezentuje teraz bardzo silny układ. Z pewnością dziesiątkę albo lepiej. Nie ma mowy, że gracz numer 6 ma parę waletów i stawiałby prawie za wysokość puli, ponieważ jest tak duża szansa, że albo my, albo gracz numer 4 mamy dziesiątkę. I biorąc pod uwagę to, jak często spasowalibyśmy do takiego zakładu, to powinien bardzo często spodziewać się dziesiątki, gdy zostanie sprawdzony. Dlatego właśnie nie byłoby żadnej wartości w wykonywaniu takiego zakładu, mając parę waletów. W zasadzie w tym scenariuszu albo blefuje, albo ma dziesiątkę. Jest wielce prawdopodobne, że mógł mieć coś takiego jak 5-6 kier, czy jakiś inny draw do kierów, i postanowił postawić z tym na flopie, więc nie powinniśmy też definitywnie stwierdzać, że ma dziesiątkę albo lepiej, no ale ma przynajmniej silny zakres dla wartości. Na pewno nie będziemy przebijać. Pytanie brzmi, czy sprawdzić, czy spasować. W tej chwili nadal bym sprawdził. Nie sądzę, że gracz numer 4 ma w swoim zakresie wystarczająco dziesiątek, żebyśmy chcieli już spasować, no ale zobaczymy, co zrobi. I gracz numer 4 również sprawdził, więc teraz jeśli gracz numer 6 nie jest kompletnym amatorem i gracz numer 4 spodziewa się po nas sprawdzenia z każdą parą, to myślę, że gracz numer 4 musi mieć bardzo silny zakres, gdy wykonuje overcall po tym, jak my sprawdziliśmy. Spodziewałbym się, że gracz numer 4 spasuje wszystko gorsze od dziesiątki, więc dość rzadko mamy wystarczającą rękę, zakładając, że gracz numer 4 jest dobrym graczem. Może mógłby mieć 10-8, ale nie sądzę, że zjechałby do 10-7 sutet sprawdzając preflop. Więc ma wiele dziesiątek, setów, fuli, więc nasza ręka się nam już nie podoba i prawdopodobnie będziemy pasować, jeśli zobaczymy na riverze all-in. Ja myślę, że to powinna być głównie para trójek na ręku, gdy zagrał w ten sposób, albo blef. Wydaje mi się, że byłoby to zbyt wyszukane zagranie na tych stawkach, ale zagranie z czymś takim jak as 3 kier w ten sposób byłoby dość rozsądne. Frosty sprawdza i moim zdaniem to duży błąd. Jest prawie niemożliwe, żebyśmy to wygrali. Jeśli Frosty miałby as 10, to nawet z as 10 i tak nie byłbym szczęśliwy. Ale prawdopodobnie sprawdziłbym jeszcze raz i rozważał pas na riverze. Ale z 10-9 myślę, że to oczywisty pas na ternie. I cutoff wykonuje overcall, co jest dość dziwne. Jeśli każdy gracz grałby tutaj dobrze, no to pomyślałbym, że cutoff musi mieć fulla z trójkami. Nastawiający w takim wypadku musi blefować.
ale prawdopodobnie niektórzy z zaangażowanych w to rozdanie nie rozumieją, jak silne zakresy powinny być w tej sytuacji. Więc może być tak, że stawiający ma kolejną trójkę, a wykonujący overcall parę trójek na ręku. Wielkość zakładu jest tutaj dość ważna. Po pierwsze, możemy już w tej chwili zawęzić ich zakres do tego, że są to ręce dla wartości. Jeśli miałby jedną z tych blefujących części jego zakresu na flopie, jak dama walet, kier, co i tak powinniśmy w sumie wykluczyć, ponieważ w puli brało udział tyle osób. No ale powiedzmy, że miał coś takiego. Naprawdę nie sądzę, że kiedykolwiek stawiałby za wysokość puli. Zwłaszcza po tym, jak sprawdziło go dwóch graczy. Jest więc wielce prawdopodobne, że ktoś ma dziesiątkę, albo nawet fulla, więc nie byłoby sensu stawiać za wysokość puli z ręką, która może nawet nie dostać najlepszego układu, gdy trafi swój kolor. Dlatego naprawdę nie sądzę, że po takim ruchu miałby wiele blefów. I po tym jak sprawdziłem, to po prostu nie sądzę, że gracz numer 6 postawi ponownie ze słabszą ręką, a jeśli nawet, to nie za wysokość puli. Wygląda to tak, jakby miał jakąś dziesiątkę albo parę trójek na ręku, czy czwórek i teraz naprawdę trafił seta. Jeśli spojrzysz na wielkości zakładów, to wygląda to tak, jakby chciał ostudzić moje zapędy, albo przynajmniej jeśli spasuje, to wyciągnąć maksymalną wartość od gracza numer 4, ponieważ wygląda to tak, jakby stawiał dość wysoko, żeby ustawić sobie łatwe wysunięcie na riverze. Więc jeśli pomyślisz nad jego zakresem, to myślę, że muszę spasować moje 10-9, choć wydaje się to szalone. Nie sądzę, że wielu graczy tak rozmyślałoby o tym w trakcie gry i ja także tego nie zrobiłem. Po prostu myślałem sobie, że ciężko jest spasować, gdy prawdopodobne jest, że gracz numer 4 sprawdza z ręką, którą miażdżysz. Więc nawet jeśli gracz numer 6 ma fulla albo lepszą dziesiątkę, to w zasadzie mam gwarantowane, że zgarnę olbrzymią pulę, jeśli trafię dziewiątkę. Albo nawet jeśli pojawi się kolejna trójka albo czwórka, to się podzielimy. Te wszystkie myśli wędrowały po mojej głowie. Nie sądzę, że mam wystarczające equity, żeby sprawdzać przeciwko zakresowi gracza numer 6, ale nie posłuchałem mojego przeczucia i sprawdziłem. Bardzo zróżnicowane opinie w tej sytuacji. Ike twierdzi, że to oczywisty pas. Kanu 7 i Tyler nie są jeszcze przekonani. Czy na riverze będzie łatwiej? Król trefl pojawia się na riverze i tak jak podejrzewaliśmy, gracz numer 6 wysuwa. Nie ma szans, żeby w tej sytuacji kiedykolwiek blefował. I dla mnie jest to łatwy pas. Mój kicker nie gra za dobrze, więc myślę, że gracz numer 6 zawsze ma rękę dla wartości i jego zakres dla wartości mnie miażdży. I jakby nie bolało spasowanie trójki na suchym stole, to tak musiałem zrobić. I na szczęście gracz numer 4 wrzucił pieniądze, więc zobaczymy co mieli. Król 10, co jest oczywiście nadsem na riverze, ale mała ciemna była trochę zapewna siebie przy wcześniejszych kartach wspólnych. Zgaduję, że został sprawdzony przez parę trójek na ręku. Para piątek? Nie mam nawet jak tego usprawiedliwić w jakimkolwiek innym momencie niż preflop. Nie wiem jakim cudem mógł sobie pomyśleć, że ma jakiekolwiek szanse. Trochę zmieniłoby to sytuację na ternie dla Frostiego, jeśli wiedziałby, że Katow jest tego typu graczem, że może grać tak luźno. Ale nawet wiedząc to, myślę, że Frosty nadal musiałby spasować na ternie. Zakładając, że mała ciemna gra również całkiem nieźle i wie, że Katow jest zdolny do czegoś takiego, no to mała ciemna nadal nie może blefować i nie może mieć wielu gorszych rąk dla wartości niż 10-9, jeśli miałby jakiekolwiek gorsze. Więc jestem totalnie zadziwiony parą piątek i myślę, że Frosty powinien spasować na ternie. Dobra, river to oczywisty pas, mimo tego, że trafiliśmy coś tak pięknego jak trójka. Co myślisz o dzisiejszym rozdaniu w Kanu 7?
Myślę, że gracz numer 6 wyciągnął tu znacznie więcej niż maksymalną wartość. Gracz numer 4 podarował wiele pieniędzy, a Frosty zagrał bardzo dobrze i wykonał dobry pas. Więc gratulacje dla Frostiego i gracza numer 6, kimkolwiek jest.